Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak być patriotą, a jak patriotą nie być. Zapraszam. Korzystając z Dnia Niepodległości, chciałbym poruszyć ten temat. Zaczniemy tutaj od rzeczy kluczowej, to znaczy od tego, czy człowiek w ogóle potrzebuje dużych społeczeństw. Społeczeństw większych niż tylko plemię, czyli niż tylko jakaś grupa rodzin, niż jakieś małe miasteczko. Czy człowiek potrzebuje dużych społeczeństw? A więc według katolickiej nauki jak najbardziej potrzebuje. W zasadzie można by powiedzieć, według zdrowego rozsądku, jak najbardziej człowiek potrzebuje większych społeczeństw. Dlaczego? Ano dlatego, że większe społeczeństwa, jak właśnie państwa, oferują bardzo dużo, bardzo konkretnych zalet, które sprzyjają rozwojowi człowieka. Otóż przede wszystkim taka duża wspólnota zapewnia społeczeństwu, czyli człowiekowi, rodzinie, bezpieczeństwo. Umożliwia obronę zarówno w taki zupełnie prymitywny sposób, prymitywny w zasadzie w cudzysłowie, to znaczy po prostu obronę fizyczną, militarną, broni przed barbarzyńcami, przed silniejszymi plemionami, które mogą przyjść skądinąd, broni przed dużymi, zorganizowanymi grupami ludzi, przed grupami bandyckimi. W jakiejkolwiek nie jesteśmy tutaj sytuacji, to znaczy staram się to mówić zupełnie niezależnie w tej chwili od konkretnego kontekstu historyczno-kulturowego. To znaczy uważam, że jest to głęboko ludzka, naturalna przyczyna, która sprawia, że takie duże społeczeństwa są potrzebna, więc pierwsza rzecz to jest po prostu obrona. To dotyczy zarówno właśnie takiej banalnej obrony, jak i takiej już bardzo nam współczesnej, na przykład obrony cybernetycznej, to znaczy dzisiaj w obliczu tych wielkich korporacji, na przykład korporacji medialnych, wobec nich, wobec ich potęgi, jeśli ktokolwiek jest w stanie się obronić, to właśnie silne państwo. Dzisiaj już większość państw najprawdopodobniej nie ma siły, żeby z nimi się równać, natomiast jeśli jeszcze ktoś będzie w stanie z nimi walczyć, to właśnie będą to państwa, to znaczy potrzeba tutaj naprawdę bardzo dużej, bardzo silnej władzy. A więc pierwszy punkt to jest bezpieczeństwo. Drugi punkt to jest rozwój jednostki. Przede wszystkim tutaj mam na myśli przez możliwość specjalizacji, specjalizowania się w czymś. Dzięki temu, że kto inny teraz zadba o to, że ja mogę łatwo zaspokoić swoje najbardziej podstawowe potrzeby, czyli dzięki temu, że ktoś produkuje żywność, ktoś ją dowozi, ktoś ją sprzedaje, ktoś tym handluje, dzięki temu, że ktoś inny zajmuje się produkcją i sprzedażem ubrań i innych rzeczy, których potrzebuje normalnie człowiek do funkcjonowania, dzięki temu każdy może poświęcić się konkretnie czemuś. Dzięki temu na przykład ja mogę poświęcić się w tej chwili głoszeniu Słowa Bożego, zarówno w pracy szkolnej, jak i w tej pracy internetowej. Dzięki temu człowiek może rozwijać się w jakiejś konkretnej dziedzinie, poświęcić się na rozwój w konkretnej dziedzinie. W moim przypadku są to studia teologiczne, filozoficzne. W przypadku każdego człowieka to będzie oczywiście co innego, to znaczy dzięki temu człowiek może poświęcić się na przykład studiom matematycznym, poświęcić się tej dziedzinie, rozwinąć tą dziedzinę, osiągnąć tutaj jakieś wyniki. Specjalizacja jest niezwykle korzystna dla społeczeństwa, a w małych grupach, na przykład weźmiemy takie plemię, jest ona bardzo ograniczona, albo prawie wcale niemożliwa, albo bardzo ograniczona. Praktycznie każdy musi się w pewnej mierze przynajmniej troszczyć o swoje najbardziej podstawowe potrzeby, w mierze dużo większej niż w dużych, zorganizowanych społeczeństwach. Jest to niezwykle korzystne, jest to wielkie dobrodziejstwo właśnie dużych, zorganizowanych społeczeństw. Jeszcze można dodać trzeci punkt a propos tych dobrodziejstw dużych, zorganizowanych społeczeństw. Mianowicie jest to rozwój na takim poziomie psychologiczno-osobowościowym. To znaczy im to społeczeństwo jest większe, może nie tak w nieskończoność, ale
społeczeństwa małe, na przykład takie klanowe, również nie sprzyjają pewnemu rozwojowi na poziomie osobowościowym, przez to, że ludzie są wtedy zamknięci w bardzo wąskiej grupie, czyli mają stosunkowo podobny zakres wiedzy, zakres informacji. Nie ma takiej wymiany intelektualnej, wymiany osobowościowej, która, bo to również jest wymiana osobowościowa, gdy dochodzi do jakiejś na przykład różnicy właśnie w poglądach, w informacjach, ludzie o tym rozmawiają, dyskutują, dochodzi do bardzo łatwo w takiej sytuacji do może pewnych tarć, ale jeśli one są zdrowe, jeśli to są zdrowe tarcie na poziomie dyskusji, a nie kłótni, to jak najbardziej mogą one prowadzić do rozwoju, gdy właśnie poprzez specjalizację ktoś rozwinął się w fizyce kwantowej, a ktoś inny w matematyce na bardzo wysokim poziomie, to mogą wzajemnie się ci dwaj naukowcy ubogacać. Ktoś, kto rozwinął swoją wiedzę na poziomie literatury pięknej, może również właśnie tego fizyka kwantowego na tym poziomie ubogacić. I to ma również na takim poziomie właśnie psychologicznym, na poziomie rozwoju osobowości człowieka, faktycznie bardzo duże znaczenie. Dlatego właśnie Kościół Święty mówi, że państwo jest tworem Bożym. To znaczy, że tak zostaliśmy my jako ludzie stworzeni, że potrzebujemy dużych społeczeństw, że ich istnienie jest dla nas niezwykle korzystne. Więc jest to niejako zapisane w naszą naturę, dlatego można powiedzieć, że razem z nami, razem z naszą naturą zostały stworzone te właśnie społeczeństwa. Oczywiście zostały stworzone pierwotnie nie in actu, nie aktualnie, nie istniejące, ale potencjalnie w tym, że taka jest właśnie nasza natura. Jako twór Boży takie społeczeństwo również może domagać się z naszej strony pewnej relacji, pewnych zachowań. A więc człowiek ma obowiązek miłować swoją ojczyznę, dlatego że ta właśnie ojczyzna zapewnia mu bardzo ważne, kluczowe dobra, o których wspomniałem wcześniej. Dlatego mamy ścisły obowiązek wynikający z 4 przykazania dekalogu do miłości wobec naszej ojczyzny. Miłość, przypominam, jest silnym pragnieniem dobra. W jaki sposób my możemy pragnąć dobra naszej ojczyzny? Pragnie się dobra poprzez słowa i czyny. Poprzez słowa, to jest teoretycznie proste, w praktyce być może trudniejsze. To znaczy, poprzez słowa działamy dobrze dla kogoś, czy to dla jednostki, czy dla organizacji, dla społeczeństwa, gdy dobrze o tej organizacji mówimy. Nie o to chodzi, żeby nie zwracać uwagi na konkretne problemy, na błędy, które trzeba naprawić, tylko o to chodzi, żeby bez potrzeby nie krytykować, szczególnie na zewnątrz, szczególnie do tych osób, które naprawić tego nie mogą. A więc my wewnątrz naszego państwa jak najbardziej powinniśmy dyskutować o różnych jego wadach, o różnych jego niedociągnięciach. Natomiast wobec tych, którzy nam w tej naprawie nie mogą w tej chwili konkretnie pomóc, jak najbardziej nie powinniśmy bez potrzeby źle mówić o naszej ojczyźnie. Taka krytyka, niepotrzebna krytyka, niepotrzebne wynoszenie takich trudności naszych wewnętrznych na zewnątrz może być grzechem właśnie przeciwko 4 przykazaniu, przeciwko naszej ojczyźnie. Oprócz słów są oczywiście również czyny. I myślę, że tutaj robi się już znacznie ciekawiej i trochę już bardziej skomplikowanie. Cóż to znaczy, że mamy czynem kochać naszą ojczyznę, tą miłość czynem pokazywać? Otóż oznacza to bardzo wiele, ale nie w pierwszej linii mieszanie się w politykę. Zainteresowanie kwestiami politycznymi, społecznymi jest potrzebne. To jest jak najbardziej obowiązek każdej osoby w naszej konkretnej sytuacji, która posiada prawa wyborcze. Jak najbardziej jest to obowiązkiem, aby interesować się tym, co się dzieje, aby móc podjąć racjonalną decyzję. Tak, ale w pierwszej linii to nie jest właśnie takie żywe, emocjonalne zaangażowanie się w politykę. Zaraz dojdziemy do tego, co jest najważniejsze, ale skoro to już poruszyłem, to tutaj powiem, jak to moim zdaniem powinno wyglądać, czy jak to moim zdaniem racjonalnie po prostu powinno wyglądać. Powinniśmy się z jednej strony tym interesować, ale z drugiej strony zawsze zachować w tej dziedzinie odpowiedni, racjonalny spokój.
Co mam na myśli przez spokój? Otóż my mamy faktycznie ewidentnie problem z tym, że gra się na naszych emocjach. Pamiętajmy, że w mętnej wodzie najłatwiej się ryby łowi, to znaczy tam, gdzie jest zamieszanie, nieporządek, gdzie są silne emocje, tam bardzo łatwo jest ludźmi sterować. I pamiętajmy o tym, że konkretne partie polityczne mają konkretne swoje własne interesy, to są konkretni ludzie, którzy mają swoje własne interesy i pamiętajmy o tym, żeby nie traktować konkretnych partii jako właśnie takiego mesjasza, który po prostu przyjdzie, zbawi i naprawi, a wszystkich innych jak demonów. Jest to podejście nieracjonalne, jest to podejście emocjonalne, które siłą rzeczy przez te partie może być przynajmniej w jakimś stopniu promowane, dlatego że i dla nich jest po prostu dobrze, jeśli mają elektorat, który jest do nich emocjonalnie przywiązany. Dla nas natomiast to nie jest dobrze, gdy my jesteśmy emocjonalnie przywiązani do jakiejś partii, do jakiejś grupy, która ma albo nie ma władzy. Dlaczego dla nas to nie jest dobrze? Dlatego, że te emocje nie sprzyjają racjonalnemu rozważeniu sytuacji. Polityka bez wątpienia jest rzeczą ściśle racjonalną, wymagająca dużej racjonalności, dlatego powinniśmy się starać w ten sposób właśnie do niej podchodzić. Nie na poziomie emocjonalnym, ale na poziomie racjonalnym. I to wymaga tego, żeby spokojnie oceniać decyzje, słowa, decyzje, czyny poszczególnych osób, które ubiegają się o nasze głosy i zgodnie z naszą racjonalną oceną tej sytuacji podejmować decyzje, co rozumiemy, czyli oceniamy, zastanawiamy się, podejmujemy decyzje, a nie rzucamy się emocjonalnie na jakąś grupę i uważamy, że ci są wspaniali i zawsze za nimi będę szedł, ci są źli i nigdy za nimi nie pójdę i po prostu tak musi być i wszyscy, którzy są za, są dobrzy, wszyscy, którzy są przeciwko, są przeciw i w ogóle nie biorę pod uwagę, co ci robią dobrze, co ci robią źle, po prostu wchodzę w taki tryb plemienny, to moje plemię, więc będę go bronił za wszelką cenę, to jest nie moje plemię, więc będę je atakował za wszelką cenę. Uważajmy, bo wchodząc w taki tryb plemienny, naprawdę bardzo łatwo będzie można nas wykorzystać jako społeczeństwo. Każdy będzie mógł wykorzystać, nie tylko sami politycy, którzy mogą mieć swoje ciemne interesy w tym wszystkim, ale również wielkie korporacje albo inne państwa, które będą chciały wprowadzać w jakiś sposób niepokój albo robić na nas niekorzystne dla nas interesy w ten sposób, że właśnie wzburzają takie społeczeństwo, które nie może jest, staje się niesterowne przez to, że jego obywatele nie kierują się racjami, nie kierują się intelektem, tylko kierują się emocjami. A więc właśnie miłość do ojczyzny wymaga tego, żeby kierować się racjonalnością w decyzjach politycznych, w decyzjach wyborczych. Tak samo jak przy jeździe samochodem nie należy kierować się w pierwszej linii emocjami, tylko należy się kierować pewną konkretną wiedzą, która służy do tego właśnie, żeby w sposób bezpieczny, racjonalny korzystać z tego środka transportu. W kierowaniu państwem również należy korzystać z pewnej konkretnej wiedzy, należy racjonalnie oceniać sytuację, podchodzić do rzeczywistości na tym poziomie, na którym trzeba do niej podejść, a do polityki trzeba podejść na poziomie racjonalnym i pamiętajmy, że naprawdę mnóstwo jest grup interesów, którym zależy na tym, żeby społeczeństwo było niesterowne, bo w tej mętnej wodzie najłatwiej jest te ryby łowić, najłatwiej jest robić interesy na ludziach, którzy są wzburzeni, którzy są skłóceni, których państwo jest niesterowne. A więc pamiętajmy o tym i miłość do ojczyzny zobowiązuje nas do tego, żeby racjonalnie, spokojnie do polityki podchodzić. Aby racjonalnie podchodzić do sytuacji politycznej, do różnych dyskusji społecznych, potrzebna jest właśnie również dyskusja, dlatego moja akcja Wyjdź z bańki, ona zawsze temu między innymi właśnie miała służyć, temu, abyśmy jako społeczeństwo potrafili racjonalnie dyskutować o podejściu, o decyzjach, o podejściu do trudnych spraw, o decyzjach, które jako społeczeństwo przy urnach wyborczych również podejmujemy. To jest kluczowe, żeby nie tworzyć takich plemion, które nawzajem potrafią się tylko obrzucać dzidami, tylko żeby potrafić ze sobą dyskutować. I nawet jeśli zawsze wśród polityków może się pojawić bardzo łatwo taka tendencja do tworzenia takich plemion, chcąc, nie chcąc, bo jest to gdzieś tam naturalne i zawsze wokół
partii będą powstawały też takie organizacje plemienne, takie zrzeszenia formalne czy nieformalne, tutaj raczej myślę o nieformalnych, znaczy nie mam nic konkretnego przed oczami, będą powstawały takie grupy osób, które będą utworzyły właśnie takie plemię, to pamiętajmy, że ludzie racjonalni nie powinni w ten sposób postępować. Ja zachęcam do tego, żeby spokojnie, racjonalnie do rzeczywistości podchodzić, żeby nie dać się wepchnąć w taką plemienną mentalność. I dlatego też zachęcam do tego, żeby dyskutować. I dlatego też w tym materiale oznaczę różnych innych twórców internetowych, prosząc czy zachęcając do tego, żeby również na ten temat się wypowiedzieli, żeby wypowiedzieli się na temat ważności wychodzenia z bańki właśnie w kontekście polityki, właśnie w kontekście tych wielkich społecznych zagadnień, jak również w kontekście rządzenia państwem. No ale wciąż jeszcze jakbym nie powiedział, co uważam za najważniejsze w kontekście miłowania ojczyzny. Powiedziałem, że polityczne zaangażowanie nie jest tym najważniejszym elementem. Otóż najważniejszym elementem jest moim zdaniem budowanie porządku. Co to znaczy budowanie porządku? Mam na myśli budowanie porządku najpierw w nas, a później w naszym najbliższym otoczeniu. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie porządek umożliwia rozwój. Umożliwia rozwój osobisty człowieka, ale też rozwój społeczeństwa. To właśnie porządek prowadzi w dużej mierze do dobrobytu. To porządek umożliwia też racjonalność. W chaosie, w zamieszaniu, w strachu, w silnych emocjach człowiek działa właśnie na poziomie emocji, działa gniewnie albo pod wpływem jakiejś innej emocji. Natomiast właśnie nie działa racjonalnie. To porządek umożliwia, ułatwia racjonalne działanie. Co mam na myśli, gdy mówię o porządku? Przede wszystkim porządek w sobie samym to oznacza racjonalne ułożenie naszego życia. A więc to oznacza kierowanie się rozumem i wolą. Życie według wyższych władz naszej duszy, a nie według emocji, czyli oddanie panowania nad nami naszej najwyższej władzy poznawczej, czyli rozumowi, tej władzy, która analizuje, która abstrahuje, która rozważa. I później decyzja na poziomie woli. To jest rzecz kluczowa. W ten sposób budujemy porządek w nas. Porządek w nas jest wtedy, kiedy to wyższe władze rozkazują, niższe słuchają. Kiedy jest nieporządek, wtedy, kiedy jest odwrotnie. Kiedy kierujemy się emocjami, zachciankami. Chce mi się tego, więc robię. Nie chce mi się, więc nie robię. Boję się, więc szybko podejmuję decyzję. Jestem w gniewie, więc szybko działam. Tak działa człowiek, który nie ma porządku w sobie. To wzburza człowieka jeszcze bardziej. Sprawia, że nie znajduje on szczęścia, bo człowiek potrzebuje pewnego spokoju do szczęścia. Nie znajduje on szczęścia, burzy on wszystko, wzburza wszystko na zewnątrz, a więc tam również wzbudza niepokój, strach, nieszczęście i również innych nieuszczęśliwia. Porządek w człowieku sprawia, że jest on spokojny, że działa właśnie racjonalnie, a więc sam znajduje przez to pokój i szczęście i innych uszczęśliwia, innych uspokaja, jednocześnie buduje, bo właśnie racjonalnie kierując swoim życiem potrafi przewidzieć kolejne kroki, także rzeczy dookoła niego powstają. Są to dobre, racjonalne rzeczy, które się rozwijają. A więc moim zdaniem właśnie w ten sposób prawdziwie kochamy naszą ojczyznę, poprzez uczynki, gdy zaprowadzamy porządek. Najpierw porządek w nas, a później ten porządek musi rozlać się na zewnątrz. Jak budujemy ten porządek w nas? W dużej mierze pracując nad naszą wolą, czyli podejmując pracę samowychowawczą. Wola powinna być rozumna, szlachetna, energiczna i stała według tradycyjnej, klasycznej definicji. Rozumna, czyli podążająca za decyzjami, za rozpoznaniem rozumu, czyli tej wyższej władzy naszej duszy, intelektu, tego, co służy nam do oceny rzeczywistości, do abstrahowania, do rozważania, do poznawania, a nie za emocjami. Taka wola idzie za rozumem, a nie za emocjami, które są szybkim, prostym bodźcem, prostą reakcją organizmu na coś, co się dzieje. To jest rzecz kluczowa i nad tym nieustannie powinniśmy pracować. Warto jest zawsze się zastanowić, na przykład codziennie wieczorem
jak ja dzisiaj reagowałem na bodźce, jakie bodźce sprawiły, że zareagowałem niewłaściwie, że zareagowałem zbyt szybko pod wpływem tychże emocji i później właśnie starać się szczególnie nad tymi emocjami, które najwięcej sprawiają nam trudności, właśnie nad nimi zapanować, właśnie działać na poziomie rozumu, działać racjonalnie. A więc nasza wola powinna być rozumna, powinna być również szlachetna, a więc nawykła do czynienia tego, co dobre, a więc nie tylko tego, co racjonalne, co rozum rozpoznał, co jest w jakiś sposób uporządkowane, co jest racjonalne, ale również za tym, co jest dobre, co jest ostatecznie zgodne z ostateczną normą moralności, z obiektywną normą moralności, czyli z prawem Bożym, które poznajemy przez prawo naturalne i przez Boże objawienie. Rozumna, szlachetna, nawykła do czynienia dobrego, energiczna, czyli skłonna do działania. Tutaj, jeśli widzimy lenistwo w nas, od razu z nim walczmy, wyrabiajmy w nas taką wolę energiczną, która jest gotowa do działania, która od razu podąża za decyzją rozumu. Jeśli rozum widzi, że coś jest dobre, to ona od razu jest gotowa do podejmowania decyzji i stała, czyli wytrwała w swoich decyzjach, nieustająca w obliczu przeciwności. Wyrabiajmy w nas taką wolę rozumną, szlachetną, energiczną i stałą. W ten sposób będziemy zaprowadzali w nas porządek i później ten porządek będziemy potrafili zaprowadzić również w naszych rodzinach, w naszym najbliższym otoczeniu, w instytucjach, firmach i ostatecznie również w państwie. To jest taka praca u podstaw, rozpoczynając u nas samych i w ten sposób naprawdę będziemy naszą ojczyznę kochali. I jeszcze oczywiście na końcu, ale wcale nie najmniej istotne, a być może właśnie raczej najbardziej istotna rzecz, czyli oczywiście polecajmy naszą ojczyznę również w naszych modlitwach. Pamiętajmy o tych wielkich problemach, wielkich niebezpieczeństwach, z których wyrwała nas modlitwa. Pamiętajmy, jak przy potopie szwedzkim to właśnie obrona Jasnej Góry przyniosła te ogromne owoce, jak w roku 20 XX wieku również właśnie dzięki modlitwie społeczeństwa udaje się powstrzymać bolszewicką nawałę, to barbarzyństwo ze wschodu. Pamiętajmy o tym, że to, co najważniejsze, osiąga się właśnie w ten sposób, robiąc wszystko, co możemy, a jednocześnie ufając ponad wszystko inne w moc Bożą, w to, że Pan Bóg się nad nami zlituje i wzywając nieustannie Jego pomocy. I to zostawiam na sam koniec, to chciałbym na zakończenie położyć wszystkim na sercu. Módlmy się właśnie dzisiaj i nie tylko dzisiaj za naszą ojczyznę. Ja też dzisiaj mszę świętą oczywiście odprawiłem w intencji naszej ojczyzny, aby nasza ojczyzna rozwijała się, kwitła i przynosiła dobre owoce i tutaj w doczesności i przede wszystkim w wieczności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.